Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry oczywiście Scrap Garden i dzisiaj znajdujemy się na bagnach. Co tutaj na nas czeka? No nie wiem, zaraz się przekonamy. O proszę, odblokowałem sobie kolejnego achievementa, tym razem górnik. Słuchajcie, widzę, że ten rozdział troszeczkę gorzej trzyma z FPS-ami niż poprzednie. Także no cóż, będą jakieś dziwne przylagi, niestety, sorry, nic na to nie poradzę. To jest po prostu coś, na co z reguły my youtuberzy wpływu nie mamy i czasami nawet nieważne jaki byśmy mieli sprzęt, no niestety gry robią to co robią. Dobra, tu widzę mamy jakiegoś pajączka, to sobie go ładnie zdejmijmy. Nie wypadł mi kryształek. A to ciekawe czemu. Oj. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego umarłem. Czekajcie, może pierw ogarnijmy sobie tutaj motyw. O! No ej, what the fuck? Skaczę na siebie, dziadzie. Coś nie pykło. Aha, dobra, tutaj potrzebujemy 60 diamentów, żeby móc, no nie wiem, włączyć generator, coś w tym stylu. Widzę, że gra się w końcu ustabilizowała. Ciekawe. Tylko teraz tak, właśnie tutaj jeszcze wróćmy, bo tutaj mamy diamenciki. Tutaj w ogóle widzę, że mamy jakąś dynię halloweenową, ale jak to zdobyć, to powiem wam szczerze, że nie wiem. Najprawdopodobniej będziemy chyba musieli, wiecie, odpalić generator i najprawdopodobniej te wszystkie dziwne te wyjdą z wody. O, widzę, że gra znowu zaczęła leżeć. Ale to zobaczymy sobie później. Potrzebowaliśmy ile? 60 diamentów? Chyba coś koło tego. Kenny, wskakuj. Dobra, tutaj mogą być gdzieś poukrywane pająki. Na bank. Ja jestem tego w 100% pewny. Dobra, jesteśmy ogólnie przy tej... Dr. Brown. Aha, dobra, stworzyliście laboratorium. No dobra, dobrze wiedzieć. Tylko teraz tak, czekajcie, tutaj widzę jeszcze mamy diamenciki, to sobie je ładnie pozbierajmy. I tu chyba jest pająk. Oczywiście, że jest pajączek. Dobra, słuchajcie, mamy 52 diaksy. Wypadałoby jeszcze ich więcej poszukać, bo potrzebujemy 60, tak? Jeżeli mi moja pamięć nie myli. Tylko teraz tak, chcę iść tutaj czy tutaj? Może pierw pójdźmy tutaj, bo tutaj też widzę... O, jest pająk, proszę bardzo, do widzenia. Tu się nie zapadnie chyba... Ahahaha! A jednak chyba się zaczęło zapadać. Dobrze, że odskoczyłem w odpowiedniej chwili. Teraz tak, tutaj też widzę sporo diaksów, chociaż mam dziwne wrażenie, że to chyba też się nam zapadnie. A nie, to się nam chyba nie zapadało. Wow, dwa pajączki na raz zabite, pięknie. Dobra, i teraz tak, jeszcze tak, tu sobie zbadamy górę. O, tu jeszcze jeden się kitra. No, już raczej się nie kitra. Tutaj widzę, coś jeszcze mamy. Tak, tu jeszcze są diamenciki. Słuchajcie, mamy 78 diaksów. To nam teoretycznie wystarczy do tego, aby odpalić generator, ale zanim jeszcze, no to oczywiście jeszcze sobie zbadamy dalsze tutaj miejsca, bo troszeczkę ich... tu jest kolejny jakiś generator. Co tu potrzebujemy? Aha, tu potrzebujemy jakąś beczkę? Coś w tym stylu. Zaraz sobie zerkniemy, czy mogę ewentualnie... Ojojoj, pająk! Fak, dobra, zabity. O! Ja mogę to otwierać! Toż dobrze, że... W sumie dobrze, że tutaj przyszliśmy, bo... Pominęliśmy parę takich skrzynek, więc może ja je sobie ładnie tutaj wszystkie pootwieram. O właśnie, zobaczcie. No kurczę, to musimy powracać. Tutaj była skrzynka, jest skrzyneczka. Myślę, że ze stówkę diaksów nam się tutaj uda zdobyć. Dobra, tutaj... O, tutaj mamy nawet dwie skrzynie. No i super. Dobra, 97, czyli będziemy mieli... O Jezus ma! Ja pierdziel, on mnie wystraszył, dziad! O kurde! O ja, nie mam pytań w ogóle. Jezus ma... Come on! Naprawdę! Wystraszyłem się pająka, który wyskoczył ze skrzynki. Jezus kochany, katastrofa. O, aż mi się gorąco zrobiło. Jezus Maria, no następny! Nie!
Nie zgadzam się na to. Też się boję tom otworzyć. Tu też wyskoczy. A nie, dobra, to są diaksy. Okej, okay, dobra moi drodzy, ale to było weird i bardzo, bardzo dziwne. Cholerniki, kurde. Mi się zechciało ze mnie żarty robić, kurczę. Ja nie, wiecie, ja jestem osobą, która się strasznie takich, powiedzmy, jumpscare'ów, które nagle coś gdzieś wyskakuje. To jest po prostu masakra. A myślałem, że to będzie miła i przyjemna gra. No niestety. No niestety nie jest. Dobra, słuchajcie, odpalmy ten generator, bo mamy już wystarczającą liczbę diamentów i to grubo ponad. Tylko tak się zastanawiam. A! I to nam dało ten dziwny pakuneczek, który będziemy musieli umieścić tam. Tylko gdzie? Tu? To było tutaj czy tam? Nie, to było tam. Dobra, spróbujemy tam przeskoczyć. Okej. Okay. Aha, dobra, słuchajcie, otworzyły nam się drzwi do kolejnego jakby przejścia dalej. Natomiast ja bym chciał jeszcze zbadać tą dynię, która gdzieś mi tutaj się pojawiła, ale tak nie za bardzo wiedziałem, jak ją zdobyć. Wiecie co, możemy spróbować w sumie tam przeskoczyć, no jeżeli, chociaż kurczę, mogłem właściwie to na początku zrobić. Bo teraz to jak ta dynia, wiecie, to już będzie po ptokach. No nie wiem, zobaczymy. No mam wrażenie, że tam się da stanąć na tym. Ale ile w tym prawdy, to nie wiem. O, tutaj mamy tą dynię. I teraz tak się właśnie zastanawiam, czy... Aha, czyli jednak to mi nic nie, krzywdy nie zrobiło. Dobra, no i zdobyliśmy dynię i przy okazji jakieś osiągnięcie. No cóż, można i tak. Ale dobra, wchodzimy teraz do tego dziwnego laboratorium. Zobaczymy, co tutaj na nas... O, mogę to podnieść. To miała być spoko gra. Okazuje się, że jest lekkim horrorem. Ja, słuchajcie, naprawdę, kurde, z tym wyskakiwaniem tych to jest masakra jakaś. Nie lubię, nie lubię, po prostu nienawidzę. No dobra, wejdźmy do środka. Okej, okay. Zaczyna się robić weird, bardzo dziwnie bym nawet powiedział. Tak ciutko. Nie podobają mi się, słuchajcie, takie motywy. Aż się boję tutaj cokolwiek ruszać, otwierać i tak dalej, bo mam przy... Ahahaha, mam cię pajączku, no widzisz, źle trafiłeś. Ty też źle trafiłeś, bo może i nie umrzesz. Dobra, oberwał. Wiecie, niepokoję się tylko jeszcze jedną rzeczą, mianowicie... Jezus, kochany. Nie było pająka. Jest okej. Na razie jest okej. Jest kolejna skrzynka, ale w tej skrzynce coś czuję, że będzie źle. A nie, jednak są diamenciki. Nie, powiem wam, że jest katastrofa, no. Katastrofa. Czy mogę to... Mogę to otworzyć. Czy tu... O, 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 o! Proszę, szczur! Do widzenia, nikt cię tu nie zapraszał. Ten kredens mogę otworzyć, ale to... O! We got the key. Świetnie, mamy klucz, więc możemy bez większych przeszkód wejść w tamte drzwi. A ten kredens mogę... O, mogę też pootwierać. Proszę, to tutaj widzę, że jeszcze dodatkowe są jakieś elementy. Szkoda tylko, że wiecie, nie jest napisane, że możesz otwierać. Przydałoby się coś takiego. Ale dobra, teraz jeszcze czekajcie, bo tutaj jeszcze na górze są, jak widzicie, diamenciki. Ale tu coś czuję, że chyba nic... Wow, aha, dobra, to nas zrzuciło tutaj. No dobra, to wchodzimy w takim razie tutaj, bo... Jezus kochany, nie, no zaraz umrę, kurde. Ja pierdzielę. No, no... To było dziwne. Powiem wam, że to było dziwne. To było naprawdę dziwne. O...
Totalnie się na to nie zgadzam, no ale nie mam wyjścia. Tu wyskoczy pająk, to wiem na pewno. Wiecie, najważniejsze tak na dobrą sprawę to tutaj jest naprawdę, kurde, nie stracić życia, bo jeżeli stracimy zdrowie, to jest katastrofa, bo musimy zacząć właściwie całą grę od nowa. Więc no tak lipnie bym powiedział, ale przynajmniej wiemy co, jak, gdzie, kiedy, za ile i gdzie tu jest pochowane. Więc myślę, że nie będziemy mieli więcej problemów. Bierzesz mi ten? No dobra. Dobra, tu musimy pamiętać, że będzie szczur. Okej. Nie wiem, tylko... Wiecie, co wam powiem? Nie wiem dlaczego, ale chyba straciłem podwójny skok. Bo nie mogę podskoczyć. Podwójnie. O. Nie wiem, raz mogę, raz nie mogę? Patrzcie. Klikam cały czas. O. Nie wiem, tu mi się coś nie podoba. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, może mój pad od Xboxa już się pierdzieli i powoli już no, przestaje działać. A czy może jest to kwestia tego, że tak jest ten poziom skonstruowany, ale bez kitu, słuchajcie, no nie mogę czasem podwójnie skoczyć. I to jest bardzo niepokojące, bo... Nie wiem, będzie trzeba to jakoś rozpracować. Dobra, tutaj wiem na pewno, że mi za... O, właśnie, wyskoczą pająki. Dobra, ty nie żyjesz, ty też nie żyjesz. Ty również. Dobra, i teraz mamy jakby dwa przejścia. Jedno do góry, drugie do dołu. Tu jeszcze jest waza. W wazie na pewno coś będzie. Pod warunkiem, że się waza rozwali. Raz chce, raz nie chce. Okej. Kolejna skrzynia, z której coś wyskoczy. Dobra, to było norma. Tu mamy książki. Day 38. We've successfully produced a blue crystal. The radiation field of blue crystals effectively reduces friction between metallic surfaces and lowers the risk of corrosion. However, even though useful, this discovery doesn't solve the original problem. Okej, ja widzę, że jesteśmy właśnie w jakimś laboratorium, w którym oni te kryształy opracowywali. Tutaj jest jakaś była mowa chyba o dwóch kryształach jak do tej pory. Zobaczymy, czy uda nam się. Tu jest szczur. Przyjdziesz do mnie, czy mamy się spo... No i prawidłowo. Kenny? Możesz mi tak diaksa podnieść? Dzięki. Wow. Wypadły gary. Nie będzie pomidorowej z rosołu z wczoraj. Wiecie co, mam takie małe odczucie, że tu może być coś więcej ukryte. Niestety chyba nie jestem w stanie nic więcej tutaj zrobić. Wróćmy się może jednak. Coś czuję, że tu mi zaraz coś zleci na łeb i nie będzie fajnie. O, netoperki, ale spoko. Mamy 40 kryształów, więc będziemy mogli przejść tą windą chyba, albo jakimś... No nie, to jest jakieś przejście po prostu, okej. Dobra, już widzę jakiś zegar. Nie podoba mi się to. Aha, czyli będziemy musieli albo odpalić... Nie, musimy odpalić, uruchomić zegar. Już nas w czasie cofnie. Aha, wybiła 12. Godzina duchów? Taka sytuacja. No dobra, czyli odblokowało nam przejście dalej. No ja tak przypuszczałem, że tutaj coś będzie do przejścia, bo to byłoby trochę za łatwe. Dobra, kolejne. Day 66. We have fused a beautiful red specimen. The crystal radiates intense energy, which is highly suitable for transmitting over long distances, and thus may be used for data transfer. It's too early to rush to any conclusions, but it seems to be just what we need. Dobra, tutaj mają informacje o tym, że wynaleźli czerwone kryształy. No ale o czerwonych kryształach to my już wiemy.
O, patrzcie, jak się skampił skubany. Nie zauważyłem dziada. Dobrze, tutaj może coś być. Albo i nie będzie. Nie, no chyba nie ma niestety. Tylko na wszelki wypadek dokładnie sprawdzę, ale widzę, że nie ma. Dobra, tu będzie chyba kolejny... O, właśnie. Red Crystal's performance indicators under load are incredible. The process of remote transmission of energy is stable. Apart from that, the crystal proved to be an effective data carrier. As a side effect, lab rats demonstrated increased aggression within the radiation field. We call this phenomenon red eye effect. Czyli już wiemy, skąd powstał efekt czerwonych oczu. I widzę też, słuchajcie, że mamy bossa i to jest jakaś wielka jaszczurka czy wielki żółw. Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale już widzę, że musimy uciekać przed tymi jego oczyma czerwonymi. Osiągnięcie odblokowane, szybki i martwy. Czyli tak jak myślałem, musimy unikać czerwonego promienia jego spojrzenia, bo w innym wypadku to jest właśnie żaba. Ta żaba nas dziabnie. Nie ma żabko, nie ma. Aha, czyli musimy przejść tutaj. Ojojoj! Ej, to było nie fair. Kurde, wrzuciło mnie do góry. Niedobrze. Te dźwięki są niepokojące. Kurde, jakby to jakieś stado zombiaków gdzieś było. Katastrofa. Dobra, teraz tak. Tutaj muszę przeskoczyć tak, żeby nie oberwać od tego, bo oczywiście oberwałem niepotrzebnie. A właściwie nie, to tamtych oberwałem. Dobra, poczekamy chwilę. Też poczekamy. Niech też żabsko sobie tam ogarnie w drugą stronę. O. No i dobra, teraz by wypadało wejść na górę. Dobra, na szczęście mnie nie złapała żaba, ale widzę, że... Nie dam ci się złapać. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest tak skonstruowane, że jak ja się tylko ruszę w tamtą stronę, w którą mam iść, to niestety żaba automatycznie też łbem porusza, co jest trochę dziwne. To jest naprawdę trochę dziwne, jakby... Zobaczcie, widzicie, ja się ruszam, ona też się rusza. Dobra, teraz musimy chwilę zaczekać i widzę, że będziemy musieli najprawdopodobniej tą beczkę na nią zrzucić. I to tyle, bo z numer 4 za prosty. Ewidentnie, słuchajcie, za prosty to jest. Ale będziemy musieli oczywiście znowu ogarnąć wiązkę promienia, żeby zasilić te główne kryształy w mieście. Niestety w tym rozdziale widzę, że nie udało mi się chyba znaleźć bonusowej rzeczy. Trochę szkoda, ale niestety nie mam... Dobra, promyczek skierowany. Teraz tak, musimy ogarnąć... nie tak. Chyba musimy tu skierować. Trochę dziwnie się to obraca. Dobra, i teraz tak. Ciągnij? My chyba musimy sobie tutaj zrobić takie przejście, żeby w razie czego... Chociaż nie jestem pewny. Oj, chyba raczej tak. I teraz powinniśmy skierować promień tu. O, właśnie. I teraz nam się ładnie ogarnęło. Day 113. We have finally synthesized the Alpha Crystal, an industrial sample for municipal power supply. To operate power transmission, we created K1PR, a robot with an enhanced computational unit. This Kenny, the force beam is back. Wait a second, we've got a problem. Houston, mamy problem. Even though Kenny managed to redirect the beam towards the city, he could no longer get in touch with the Keeper, no matter how hard he tried. In the end, he had no other choice but to venture forth to the last power station inside the crater of the dormant volcano. Kenny had never been but now he felt nothing but deep unease. He was on the brink of unraveling a mystery, something that a little rusty robot just wasn't supposed to know. For all that, Kenny was full of determination to walk this road to the end.
to the end. Czyli słuchajcie, wydaje mi się tak, że to chyba ten siódmy rozdział będzie ostatnim rozdziałem, no nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to się dowiemy oczywiście w następnym odcinku. Także słuchajcie, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku z gry Scrap Garden. Na razie, cześć, pa pa.